Kłamstwo i manipulacja, nienawiść i pogarda pokazały niedawno swoje nowe oblicze. Jarosław Kaczyński ze swoją świtą w akcie desperacji postanowili zarządzić pseudoreferendum, które miało być dopalaczem do kampanii wyborczej PiSu. Dopalaczem pozwalającym za państwowe pieniądze finansować kampanię strachu i nienawiści, która idealnie pokrywa się z narracją PiSu, a to wszystko pod płaszczykiem kampanii referendalnej. Doskonale widać to na tym przykładzie. Fundacja Niezależne Media, która dostała 6 milionów złotych od budżetu państwa, wydaje gazetki propagandowe, które zajmują się szczuciem na imigrantów, manipulowaniem w sprawie rządów PO-PSL i idealnym wpisywaniem się w kampanię PiSu. Tutaj widzimy 4 razy nie. Czyli oni mówią dokładnie to samo, co mówi nam Prawo i Sprawiedliwość. I to wszystko jest robione za nasze państwowe pieniądze. To jest gra. Gra prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, którą nie możemy dać się wciągnąć, ponieważ jej celem jest podzielenie naszego społeczeństwa, zmanipulowanie wyborców i w konsekwencji doprowadzenie do wygrania wyborów przez PiS. Dlatego jako młodzi demokraci proponujemy, aby głosując w wyborach nie pobierać karty referendalnej. Dzięki odmowie pobrania karty referendalnej możemy dalej brać udział w wyborach. Aby oświadomić ludzi o tym, że mają taką możliwość, jako młodzi demokraci w kilku miastach w całym kraju rozdajemy ulotki. Miasta, które wsparły udział, to jest Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Leszno oraz Kalisz. Jak zbojkotować karty referendalne? Możemy powiedzieć, że odmawiamy przyjęcia karty referendalnej podczas odbierania kart do Sejmu. Trzeba to zrobić przed pobraniem tych kart i dopilnować tego, aby ten wpis został adnotowany koło naszego podpisu. Czego nie wolno robić? Nie wolno rozdzierać kart, nie wolno wynosić tych kart. Jeżeli pobierzemy karty, nie da się oddać głosu nieważnego, ponieważ odebranie karty liczy się do frekwencji referendalnej. Inicjatywa Młodych Demokratów jest bardzo ważna, cenna, istotna. To jest głos młodego pokolenia właśnie w bieżących sprawach dotyczących nas wszystkich. A rzeczywiście, ja osobiście nie będę uczestniczył w tym referendum. Referendum powinno odbywać się w sprawach najistotniejszych, najważniejszych. A niestety idea referendum poprzez 4 pytania postawione przez rząd Prawo i Sprawiedliwość kompromituje tak naprawdę instytucję referendum. Instytucję, którą gwarantuje nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Aż trudno sobie wyobrazić, chociażby w przypadku pytania dotyczącego prywatyzacji, w jaki sposób, gdyby referendum było ważne, w jaki sposób wiążący rząd musiałby poradzić sobie z rozwiązaniami legislacyjnymi w tym temacie. Dlatego też mówimy jasno, jednoznacznie i konsekwentnie. Nie dla takiego referendum nie pobieramy kart referendalnych, bo mamy do tego prawo. Kiedyś przeżywaliśmy takie referendum tuż po wojnie, po konferencji jałtańskiej bodajże przekazano jak gdyby zalecenie takie, żeby w Polsce były demokratyczne wybory po to, żeby komuniści uzyskali potwierdzenie tego, że naród chce, żeby to oni sprawowali rząd. Komuniści wymyślili wtedy też referendum. Wtedy głosować należało 3 razy tak. I to głosowanie też, to referendum było manipulacją podobną jak w tej chwili. Po referendum ówczesnym też zamknięto różnych działaczy opozycji. Wiele osób utraciło wiele lat z życia. Później były przeprowadzone wybory. Zarówno referendum, jak i te wybory pierwsze zostały sfałszowane. Dzisiaj obserwujemy podobny mechanizm. PiS stosuje komunistyczne metody po to, żeby oszukać społeczeństwo i żeby zawłaszczyć sobie władzę w naszym państwie. Nie dajmy się zmanipulować, nie bierzmy udziału w tej farsie.